Czy zadziała? Czy zadziała? Dowiecie się? Wkrótce. No jest to... Dotknę to palcem. Zwykle nie powinna. Cześć, dzień dobry, dzisiaj z Paulinką! Cześć, to ja, Lisie Piekło. Jeśli mnie nie znasz, to już możesz mnie poznać. Tak jest. Będziemy dzisiaj testować koreańskie dobra, które wróciły ze mną z Seulu. To znaczy, ja powiem tak, my jesteśmy na zupełnie różnych końcach beauty spektrum, ale to jest dobre, bo co nas łączy, to to, że lubimy testować nowe rzeczy. Doświadczać nowych rzeczy. Doświadczać w ogóle nowe rzeczy, to uwielbiamy. To jest piękna cecha, tak. I mam dwie skrajne rzeczy dla nas, bo maseczkę, która ma nam zamrozić rej i eye warmer, który ma nam wypalić oczy. To wygląda trochę jak zupka, jakby to miało być jadalne, a to wygląda jakby to było do ran. Jakby było, coś ci się stało i trzeba cię twarz uleczone. Się stała, na przykład, twarz się stała. To na szczęście ma angielską instrukcję skróconą z tyłu. Ogrzewacz na oczy nie ma, ale wydaje mi się, że będzie łatwiejszy. Tak, o i z drugiej strony, uwaga! Więc Koreańczycy są bardzo dobrzy w piśmie obrazkowym, więc możemy się spodziewać hot chicken! Tak. Nie wiem, czego, a ja jestem też chicken. Ja jestem śpiący chicken, a twój jest hot chicken. Ten się z tyłu zamartwia. Ten jest twój jest taki pobudzony mocno, a to mój jest zrelaksowany i magila z nosa. To jest historia, bo jest po prostu starszy. Aha, to jest malutki kurczaczek. A ten się martwi tego małego. Ciekawe, co tu krzyczy, bo tu jest, że krzyczy coś. Słuchajcie, jak ktoś u mnie. Bardzo prosimy. Co on tu krzyczy? Co krzyczy kurczak? I co mówi bojący się kurczak? Powiedzcie nam. Powiedzcie nam. A mam tutaj trochę fanów koreańskich i znawców w ogóle kultury i języka, bo wiele moich ludzi dobrze wie, co mam tutaj napisane. Więc no. A Paulina też ma napisane. Cyk. Już nie też mam. Koreański. To było tylko na chwilę. Tak. Spostrzegawczy. Dobra. Ja mam instrukcję do tego napisaną. Tak, dokładnie, to jest to. Słuchajcie, to ma być, to naprawdę jest poważna sprawa, która ma mrozić porządnie. To jest coś, co mamy złamać i ma to zimno się rozdać po całym tym takim opatrunku na twarz, który będziemy nakładać, w cudzysłowie, opatrunku, masce. Tak, bo też pamiętam, jak wyrywałam ósemkę, że coś takiego dała mi dentystka, że złamała to i potem to w ogóle było takim lodem na maksa. Więc będziemy miały totalnie zamrożony ryj, co mnie strasznie cieszy, bo ja bardzo lubię uczucie zimna na twarzy. Strasznie je lubię, więc... A ty? Ja lubię każde uczucie na twarzy. Tak! Jestem elastyczna pod tym oprócz względem. Bólu. Ale jakoś to zależy, nie? Zależy. Słuchaj, to ma jeszcze ekstrakt z brokuł. Naprawdę? Tak przeczytałam tu z tyłu, tak. Brokoli ekstrakt. A, jest nawet miód. Są dobra. Tutaj, tak, są różne ekstrakty z różnych liści i z roślin. Betaina, która też działa łagodząco. Super w ogóle. No dobra, więc najpierw mamy break. Zaczynamy od złamania. Tak. Jest wielki break. Tam w środku jest taka część, którą można wyczuć, którą można złamać. Jest taki prostokącik jakby, o taki o. O. Tak. I to będziemy łamać i mamy potem drugi punkt, to żeby... Shake! For one minute. Tak, 3, 2, 1. O, mocno pękło! Takie zimne już! Minęłaś minuta. Zimne! To już działa! O, to już, to Jezu, jest na ósemki właśnie. Zimne, cudownie. To nie jest chyba do samolotów, co? Chyba się nie da, no. When becoming cool enough, cut the top of the pouch along the dotted line. To jest cool enough dla ciebie? Cool enough. Cool enough. Okay. Apply the facial mask sheet on the face for 10 minutes, 20 minutes. Tu jest żelowate serum, tak jak to zwykle w maskach. Tylko, że ale po prostu... jest izolacja pomiędzy tym, co chłodzi, a maseczką, która jest w środku, więc wygląda to... Tak jakby była, jakby był podwójny woreczek w środku, maska jest sama, a to zimno, ten czynnik zimna został tu w środku, między warstwami tego opakowania. Ja nie jestem dobra w tym, żeby to nałożyć tak idealnie na twarz, tego nie potrafię robić, od razu to mówię, przepraszam wszystkich, nie chcę nikogo obrazić. Tra-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 
To nie jest aż tak chłodzące, jak myślałam, że będzie. To jest też moje pierwsze spostrzeżenie, no bo teraz jak już ją położyłam na twarz, no to już przestała być taka chłodna, jaka była na samym początku. W sensie... To był bardzo krótki. Dokładnie ten sam efekt byłby, jakbym włożyła maseczkę do zamrażarki na 3 minuty przed jej nałożeniem. Albo po prostu trzymała je w lodówce. Albo trzymała w lodówce. Bo to jest temperatura, własna temperatura ciała, twarzy, tak, no, zmienia temperaturę maseczki. To ma tak sens absolutnie. Ja bym chciała zobaczyć, jak wygląda ten środek, który mrozi. Totalnie go otworzymy i rozwalimy. Jeszcze mocniej. O! Kulki! O! Zimna woda i kulki. Takie malutkie kulki. Jakby co? Nie jest tego. I tak jakby wyglądało to, co trzeba przełamać. A. I to jest ta woda, która się wylewa i razem z kulkami tworzy tą reakcję, że się robi to zimne. Trochę dupa i bez sensu to całe. Recenzja jest rzetelna. Bo ja myślałam, że to po prostu będzie nam cały czas trzymać mega zimno. Też tak takie myślałam, mega zimno. I można by się tego spodziewać, kupując coś takiego. Coś takiego, że maska, która jest w lodzie cały czas. No dobra. A czy pamiętasz może, ile ta maska kosztowała? Albo czy pamiętasz, czy było to więcej od innych masek? W Korei kosztowało, to jest raczej więcej za maskę niż tak mniej. A u nas to jest całkiem nawet normalna w sumie cena, znaczy taka średnia, o tak, średnia, po środku. U nas po środku, w Korei raczej większa niż mniejsza. Ale może ogrzewacz zadziała. Podoba mi się tutaj z tyłu, jak jest narysowane przykładowe zastosowanie. Tak, różne sytuacje czyli życiowe. Czy masz takie same? Tak, masz takie dokładnie same, tak, takie same. Kiedy czytasz, to jak masz to założone na oczy, to nie widzisz. On nie patrzy w książkę. On to patrzy w dal. Jak chcesz oszukiwać, że czytasz, jak chcesz podbródek położyć na poduszce. I jak chcesz, wygląda jakbyś na laptopie miała wyświetlać. Ty jako miś wyświetlasz na laptopie księżyc. Księżyc. Mhm. Albo to jest taka syrena policyjna z księżycem. O tak, syrena. A tutaj mamy pingwina, który ma maseczkę. Hot coffee ma. Ma hot coffee. Maseczkę z jajka na włosach. Tak, taki troszeczkę może być podziębiony, to może być taki podziębiony. Tak, wygląda jakby był chory. Chory, no. Ale chory jest też ten miś, bo on ma problemy na pewno z zatokami, bo ma gila wielkiego. Albo jest to dymek, który miał mieć jakiś tekst. O kurde, tylko na niebiesko. Podoba mi się, że siedzi na walizkach i ma taki aparat w ogóle ładny, przewieszony. Jak jesteś podróżnik, miś podróżnik, a tak, bo ma jeszcze to na kark taką poduszkę. Wiecie, że taka poduszka na kark to się w ogóle nosi nie ale tak, tylko nieogarnięty, tak, bo on śpi. Niby. Ma aparat na wierzchu i jeszcze wystaje mu skarpetka z... Myślę, że nie, to jest nieodpowiedzialne podróżowanie, jeśli podróżuje się tak, że ma się aparat i się śpi na wierzchu, bo to jest kuszenie diabła. Instrukcja jest cała po koreańsku, ale... Mogłybyśmy to przetłumaczyć, gdybyśmy... Ej, dawaj tego, Google Translate. No. Ja wchodzę w tłumacz, aplikację tłumacz Google'a i tutaj jest takie coś, że jest aparat i tym aparatem robi się zdjęcie. Tak, i nie zawsze to tekst. Działa, bo nie zawsze jak to wiemy, działa, to jest po prostu bezpośrednie tłumaczenie, które jest pełne błędów. Koreański na angielski, tak, bo na angielski najlepiej. Okay. How to use? Remove the Dobra. Eye warmer. On my feet? On my feet, off fever heat. Co tam masz? Dobra, pierwsze, remove eye warmer from the package and put the white part on your eyes. Where? The side where a lot of centers down. No side. No wszystko. Side. Czyli to jest jednorazowe. I od razu działa. Cyk, cyk. O Boże, to jest kolorowe w środku! To jest kolorowe w środku! Tak! Tak! To jest mój. Tak! O, jest faktycznie już się lekko rozgrzewa. Okej, okay. I co? No a i to co? Trzeba leżeć? Białą stroną. Tak, tylko to. Tak. Nie, to jest po prostu wygląda... izolacja taka. Na rzęsy czy coś. Można. Tak, bo tutaj jest, słuchajcie, takie takie małe kawałki. Składa się z takiej warstwy, ona tak jakby odstaje. A może to jest, żeby... Nie. Jak on będzie się trzymać na mojej głowie? Wiesz, o co chodzi? Aha, to też jest w sumie słabe, że nie można tego No właśnie, bo co? Bo przymocować do głowy. Jak to przymocować? Myślałam, że będzie miało taką gumeczkę. Ja bym tu sobie wycięła bardziej na nos, bo mi aż ten... Nie mogę oddychać. Wiesz, o co chodzi? Tak, zatyka mi tu. Ale to ciepło jest delikatne bardzo. Chyba dopiero się to rozgrzewa. A, zaczyna się. Można do tego ale tu dopasować. Tu i tu mi wpada dużo światła. Jakbym chciała właśnie tak, żeby też odciąć światło właśnie podczas lotu, ach, czy właśnie relaksując się. To może być dobre pod taką zwykłą maskę, aha. No i jest to
całkiem przyjemne, jest to przyjemne, ale jest to bardzo delikatne ciepło, tak jak mówiłaś. A kojarzysz też takie ocieplacze na zimę, że masz w takim plastikowym jakby pojemniczku taki płyn i masz taką blaszkę, przełamiesz ją tak. I to twardnieje i robi tak. Się ciepło i wydziela ciepło. Myślałam, że tutaj może być coś podobnego, bo to było naprawdę ciepłe. A to jest po prostu w takiej, takiej chusteczce, która jest dosyć sztywna. Takie bardziej zabiegowe odczucie mam. Od tego takie szpitalne, przez to, że to jest prawie gaza, ale całkiem nieźle się rozgrzewa. No jest to przyjemne, to ciepełko. Jak jest się w samolocie, to można dać fotel do tyłu i tak trzymać i tak, głowę. Tak, wystarczy lekko do tyłu i leży. Okej. Okej. I co? Co ty powiesz? To znaczy, to na bank robi to, co miało robić tutaj. Co jest opisane ciepło. Na opakowaniu, że 43 stopnie mają być. To chyba tak mniej więcej jest. No, może to być tak. Do 20 minut. Ale nie kupiłabym tego. Mi brakuje, żeby to było w pełni kompletne do wykorzystania właśnie jakiejś takiej małej gumeczki, która sprawiałaby, że to by się i trzymało, i by przylegało samo bez dociskania, bo kiedy nie trzymam boków, to ciepło mi umyka tutaj i czuję je tylko w tej części. Muszę tutaj sobie docisnąć paluszkami leciutko, jednak po bokach, żeby skorzystać z tego ciepła w pełni. Jest to przyjemne i na bank bym nigdy nie korzystała z tego w domu, kiedy mogę w inny sposób sobie ogrzać różne inne rzeczy. No na milion sposobów mogę sobie ogrzać oczy i twarz w ogóle, sobie ocieplić. Przy podróży spoko, nie? Ale nie widzę jakiegoś głębszego w tym sensu takiego. Może na business trip. Może na business trip, tak. Chcę na pewno to przeciąć i zobaczyć, jak wygląda środek. Tak, zobaczmy, co jest w środku, dawaj. Zobaczmy, co jest w środku. W ogóle odcinek, gdzie patrzy się do środka kosmetyków, ale to nie jest... O! Takie ciekawe! Środek kosmetyków nie jest taki ciekawy, bo wiadomo, co w nich jest w środku, co nie w ogóle, no. Dotknę to palcem. Zwykle nie powinno się, nie? To pachnie. Bo tutaj mogą być jakieś ziółka pachnące, żeby było miło. I tutaj już nic nie ma. Tu już są tylko takie warstwy. Ciekawe rzeczy mają w tej Korei. Rozcinamy twoje też. Dobrze, myślisz, że będzie coś innego? Ja jestem bardzo ciekawa, bo może wy znacie coś takiego, co jest wielorazowe, a właśnie jest dedykowane do oczu w ogóle. Takie, żeby sobie ocieplić. Bo może jest coś takiego. Może to fajniej funkcjonować. Są takie jedwabne poduszki wypełnione właśnie. No właśnie. Różnymi rzeczami, gryką albo. Tak, że mają jakieś wypełnienie, które można dać na przykład do mikrofali czy w jakieś miejsce, żeby ogrzać, i potem to ci trzyma też ciepło. To, wydaje mi się, że to by było nawet fajniejsze. To by było że jedno, fajniejsze. A dobrej jakości tak, w ogóle, nie? No, tak. No. To samo. To samo. To samo. Pachnie tak samo. Zajrzałyśmy do środka. Zajrzałyśmy do środka, zajrzałyśmy na zewnątrz też. Tak. Dokładnie tak. Jest to rzetelny testing. Tak. Akcesoriów do twarzy, bo nie potrafię tego inaczej nazwać. To są akcesoria pielęgnacyjno-podróżne. Napiszcie coś więcej na ten temat. Wszystko, co wiecie i tutaj co myślicie o tym naszym teście. Zapraszam was oczywiście na kanał Pauliny i do playlisty, bo już teraz playlistę stworzyłam. Bo już mam kilka koreańskich filmów i tam zobaczycie i o makijażu, i z testami różnych gadżetów. Będzie jeszcze kilka różnych rzeczy. Zapraszamy. Zapraszamy zawsze. I do zobaczenia. Nigdy! Nigdy już! Nie patrzcie! To już jest koniec tego filmu. Powiedziałam do zobaczenia. Pamiętajcie, małpa Red Lipstick Monster na Instagramie. Śledźcie to. Ili się piekło małpa. Ale nie piszcie małpa, tylko znaczek małpa. Mhm. Wiecie, jak to działa. Nie trzeba nikomu tłumaczyć.